Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Prison Architect. Kontynuujemy naszą tutaj rozgrywkę, jak widzicie, zaczynają chyba tutaj przygotowywać jedzenie, albo ogarniają jedzenie. Na razie straszny syf nam się cały czas robi i myślę, czy nie kupić troszeczkę więcej naszych woźnych. Bo jak widzicie, nie jest to coś, co byłoby dobre. Niestety zrobił się w pewnym momencie znowu straszny syf, jeśli chodzi o wszystkie te pomieszczenia, czy cokolwiek takiego. Tutaj musimy zrobić sobie bramy najlepiej, myślę. Brama. I tu również brama. Żeby sobie, jak w sumie tą bramę, to mogłem tu walnąć i tyle. O! Tu walniemy bramy, niech to sobie działa. Tu na razie nikt nie powinien móc wchodzić. Nie powinni móc się bić. I to jest najważniejsze w chwili obecnej. Czy na górze? Na górze jest siatka, więc też nikt nie powinien móc wyjść. No i przydałoby im się troszeczkę poprzyspieszać możliwość przechodzenia, no bo wiecie, że oni tu potrzebują dosyć dużej szybkości, żeby mogli się poruszać. Przypływy pieniężne niech będzie. Więc musimy im troszkę tutaj powymieniać te podłogi, zarówno w celach, jak i na tutaj przejściach, żeby mogli się szybko poruszać, bo na tych zwykłych poruszają się prędkością normalną. Ambulatoria sobie też powolutku działają, nie wiem, gdzie jest jeszcze jeden lekarz, ale gdzieś tam sobie łazi na pewno. Przydałoby się też troszkę więcej strażników, bo na razie cały czas ktoś tam sobie wykonuje pracę, ktoś patroluje, ktoś stacjonuje i coś trzeba porobić z tym. Tutaj jeszcze widzę, ludzi nie poprzenosili, może dlatego, że nikt nie jest wolny, a pieniędzy nie mamy zbyt dużo, więc udałoby się trochę personelu. Jeden kosztuje 1000, jeden kosztuje 500, więc dwóch na razie zatrudnimy jakiś tam, żeby oni po prostu cokolwiek przenosili. Nie wiem, gdzie oni poszli. Nie wiem, gdzie oni poszli, ale ludzie na pewno przychodzą na spotkania. Naprawdę nie ma ludzi, którzy mogliby tutaj być ogarnięci. Przeszukaj, bo tam widziałem, że chyba ktoś nożem machał. Więc wydaje mi się właśnie, ktoś machał nożem. Jakieś nożyczki, w ogóle tutaj się tyle rzeczy znajduje. Musimy czekać jeszcze 21 godzin, żeby dostać 16 tysięcy. To nie jest wiele. Potem jeszcze 117, żeby dostać 16. Ale powinniśmy tego czasu skończyć chociaż część tego, dzięki czemu dostaniemy część pieniążków za wszystko. O, są woźni, którzy posprzątali. Nareszcie, teraz będą tu coś sprzątać. Co tu się w ogóle... Aha, to się tak postawiło. Dobra, to nie tak miało być. Zdemontuj to. To totalnie nie tak miało się postawić. Nie to miałem na myśli. Teraz te dwie cele są w ogóle pootwierane. To jest jakaś masakra. Myślałem, że oni tu postają troszeczkę inaczej. Dobra, zdemontuj to i będę zadowolony. O, chwila się to demontuje, widzę. Dobra, tu musimy zamontować, tu musimy zamontować. I tu musi być to tak samo. No to nie może być sobie tak zrobione w tym momencie. Musimy to postawić inaczej. Pomieszczenia, obiekty. Nie ma niestety drzwi na 3. A to jest największy mój ból. No tu inaczej nic nie wstawię. Znałem się, jak to zrobić. Może zróbmy po prostu potrójne drzwi na 1. Żeby to sobie jakoś tak działało. Nie wiem. Spróbujemy. Nie ma pieniędzy. No cóż, poczekamy. Poczekamy na te pieniążki, za to możemy tutaj kogoś przydzielić do patrolu, żeby sobie tu łaził cały czas i otwierał te drzwi. Okej, trochę jest wolne. Czy to się w ogóle cokolwiek zaczyna zwalniać? Chyba coś cokolwiek się zaczyna zwalniać. Myślimy jedną osobę, jednego lekarza tutaj. Niech on sobie ich tu ładnie poleczy, żeby nie było problemu, że tam, no, nie wiem, narzekają, że głodują czy coś. Nie wiem, czy kucharze w ogóle dają sobie radę. Bo to jest też jakiś tam problem. Oni nawet chyba nie mogą jeść. Nie wpuszczają kto w ogóle na tą stołówkę. Pieniędzy mamy 700 coś. Wysokie zagrożenie. Zatem przeszukano niepotrzebnie dwóch więźniów. No cóż, co zrobić? Jeden więźniów buntuje się. Też ciekawie. Znowu nas będzie zamknięty w swoich celach lub izolatce. No ja wam nie każę siedzieć cały czas w izolatce. Macie czas wolny, możecie iść sobie coś porobić. Czemu wy siedzicie w ogóle cały czas? Macie tego, macie, nie wiem... Macie dziedziniec zaraz, powinniście być zadowoleni. Czy w ogóle wychodzicie na ten dziedziniec? Dziedziniec. I siedzi jedna osoba. Safety.
cała reszta w ogóle nie wychodzi. A co będzie, jak wam przywrócę... Aha, bo to jest dla wszystkich zwykły, zaostrzony. Dla wszystkich. Nie wiem, czy nie powinienem zacząć ich dzielić jakoś. To jest pytanie, jak w ogóle z wyceną. 220 tysięcy, biednie trochę, jak na to, co już w to wszystko władowałem. Jest w miarę czysto, jest wszystko w miarę, tu 14 tysięcy. Jeszcze 4 i mógłbym tą celę kolejną ogarnąć, w ogóle to wyżywienie tych więźniów, to jest taka bieda. Oni w ogóle nie wychodzą z tych cel, to mnie zastanawia, czemu oni w ogóle nie wychodzą z tych cel? Czy oni ich nie wypuszczają, czy o co chodzi na to jedzenie? Może dlatego, że u mnie cały czas wszyscy strażnicy są czymś zajęci, to jest pytanie. Oni to jak widać, o, noszą to jedzonko jest załatwione, tu już, bo tu już, o, oni już na ten posiłek załatwiają im to jedzenie, już normalnie dwie, w sumie 3 godziny wcześniej im to jedzenie wynoszą. Chyba nie zaczną tego sprzątać, nie, no donoszą cały czas. Donoszą. Tu dopiero skończy się dziedziniec, skończy się łazienka i będzie posiłek, więc zastanawia mnie to. Placówek przebywa 7 gości w 3 grupach. Okej, niech będzie. Strażnicy noszą im tam jedzenie, żeby mogli coś zjeść. Czyli tutaj jak ktoś siedzi w tym holding, to strażnicy im przynoszą jedzenie. Więc potrzebujemy dużo strażników, bo widzę, że strażnicy są niezajęci. Ktoś w ogóle chodzi do tej łazienki? Czemu tylko jeden? Jeden chodzi... On ma zwykły rygor. Cała reszta nie może chodzić? Czy jak to działa? Zwykły rygor, minimalny rygor, zaostrzony rygor. Nie no, wszyscy mają takie same prawa. Dotacje, programy. Czy ja coś pominąłem może? Wysokie ryzyko 26, normalne, niskie ryzyko jest 19, ale i tak tylko jeden z tego niskiego ryzyka chodzi. Transport. Tutaj nic, potrzeby. Kategoria więźnia, wszystkie. Krytyczne, rodzina i tak dalej. Ale czemu? Czemu nie mogę... Czemu wy nie możecie chodzić? Tu jest behawioralna. To jest BHP. Czy ktoś w ogóle jeszcze na coś chciałby się zapisać? Wsparcie duchowe. Określoną potrzebę, czas trwania sesji 2 godziny. Przywódca religijny. Boże. To jest ciekawe. Więźniowie, personel. Personel na razie sobie daje radę, ale nie wiem, czemu oni ich nie wypuszczają. To jest, kurde, zastanawiające. Co ja mogę sobie powiększyć troszkę, tak? No i co? I teraz jest łazienka. I w łazience siedzi jeden gościu, który w sumie nie myje się, tylko sobie poszedł. On sobie chodzi tu. On nawet nie je. Cała reszta jest zamknięta. Nie wiem totalnie, o co im chodzi, bo powinni móc wychodzić z tego wszystkiego. Może wiecie co? Ja spróbuję po prostu przeładować grę i to będzie najsłuszniejsze. Okej, jesteśmy z powrotem. Pytanie takie, czy oni będą to rzeczywiście sobie radzić jakoś lepiej. Bo tu widzę, że te cele w ogóle dalej są puste, mimo że powinny być zapełniane. Nie wiem, wydaje mi się, że mam za mało strażników może? Czy o co chodzi, bo ten holding cell... Oni ich w ogóle nie zaprowadzają nigdzie. Ci tu coś sprzątają, tamci coś robią, ale nie są w stanie ich... Nie wiem, czy nie wypuszczają serio ich na to jedzenie, o co chodzi? Zamknięcie, może... Nie wiem, to tyle. Nie wiem, co mogę im zrobić, żeby oni w ogóle wychodzili z tych cel. Przyznał się do winy. Skazany na 4 lata, 2 razy za posiadanie narkotyków. No i za 8 lat, tak? No i zaostrzony rygor. Dajmy mu zwykły. Najwyższy zwykle fioletowy. Dajmy mu minimalny. Zwykły. Nie, no, on jest za narkotyki. Dajmy mu minimalny.
Ciekaw jestem, czy jak dam tu komuś minimalny. Właśnie, przetestujmy to. Sprawdźmy, za co w ogóle siedzą. Włamanie, napaść, ciężkie uszkodzenie ciała. No dobra, ty już trochę przegiąłeś. Porwanie samochodu, dobra, to nikomu nic nie zrobić. Dajmy ci minimalny rygor. A tu już jest jakiś gościu w ogóle. Oni ich nie zabierają stąd totalnie. Oni ich stąd totalnie nie zabierają. Dobra, weź tu kogoś ulecz. Niech to cokolwiek działa w ten sposób. Te cele w ogóle nic. Nie wiem, czemu oni ich nie przenoszą. Czy przejścia nie mają, czy o co chodzi? Tu mogę zrobić w ten sposób w takim razie drzwi więzienne. Tu mogę zrobić sobie te murki. Tu i tu, tu i tu. I teraz mogę zburzyć te ściany. Mogę zburzyć te ściany. Nie wiem, czy zaczną przechodzić, czy nie. Tu właściwie nikogo nie ma. Tu śpi jakiś jeden gościu, dwóch gości. Tu śpi normalnie ich czterech, czyli takie można sale robić wielkie. Ale no nie wiem, no. Czemu oni ich nie przenoszą? Na razie nowych ludzi nie przyjmujemy. Czekamy na pieniądze. Jeszcze 4 godziny się muszą zrobić. Tu trochę rzeczy jest porobionych. Tu są w ogóle puste cele. Czemu wy ich tu nie przynosicie? To jest moje pytanie. Nadam na nowo te cele. Nie wiem, no 10 z 12 jest dostępnych strażników, ale nikogo nie transportują. Logistyka. Mogę was tylko w kuchni na razie zatrudnić, bo nie ma nic innego. Jakość pomieszczeń. Jakość pomieszczeń. Nie wiem, co to ma znaczyć. Jeden natrysk na 4 więźniów. Aha, czyli wam brakuje takich rzeczy, tak? Aha, to może dlatego, nie wiem, że potrzebujecie więcej takich rzeczy, nie wiem. Zróbmy tak i zróbmy tak na razie. Przez co zróbmy jeszcze sobie więcej tych natrysków. Zobaczymy, czy w ogóle zaczną wychodzić. Pralnia. Pokój szkoleniowy, biblioteka, świetlica. Nie to, natrysk. Nie tak. Tak i tak. Jeszcze musimy wam załatwić wodę. Nie wiem, czy mi będzie na to stać. Mam nadzieję, że tak. W ten sposób i w ten sposób. Dobra, liczmy, że to wszystko zadziała. Nie wiem, czy rzeczywiście tak to będzie działało. Wywiad. Broń, narzędzia, igła, coś tam tu najwięcej znajdują. Tu jakieś lekarstwa jeszcze są w stanie ukraść. No okej, okay. Co więcej? Gdzie ja tu patrzyłem? To było... O, ci tu zaraz pomontują, zobaczymy jak to wyjdzie. Rozmieszczenie, logistyka, tak. Jakość pomieszczeń. Powierzchnia pomieszczenia co najmniej 6 metrów kwadratowych. Jest zapewniona minimalna. Okno zewnętrzne. Niepotrzebne jest to pozycja. Biurko, natrysk, telewizor, radio, regał na książki, krzesło. Nie jest to potrzebne, nie jest to wymagane do tego. Dystrybucja prania to nie i dystrybucja żywności. Popyt, podaż. Aha, czyli jest... Aha, czyli nie wyrabiamy z jedzeniem. No okej, okay, czyli trzeba coś z tym zrobić w końcu. Więc zrobimy tak. Trzeba po prostu poprawić troszeczkę stołówkę. Będzie raz, będzie dwa na razie, żeby mogli stąd wychodzić. Teraz siatkę trzeba wam zamontować, żebyście wy nie mogli sobie tak łatwo stąd zwiać. Tu siateczkę machnijcie, żeby ich tu nie korciło. Teraz tak jeszcze, ten stolik zdemontujcie. Te drzwi, demontaż, będę musiał to wszystko zdemontować. Właściwie to mogę użyć sobie narzędzia. Rozmontuj. Dobra. Okej, wy to zabierajcie bardzo ładnie i teraz będę mógł się zająć troszeczkę powiększeniem tego, skoro nie dajemy rady z jedzeniem. Raz, dwa. Tą ścianę sobie zburzymy. Trzeba będzie pomieszczenie ogarnąć. Więc tak, obiekty na pewno. Umywalka jest nam potrzebna. Razy, dwa, nie wejdzie nam tu. Ale zróbmy te umywalki w takiej, powiedzmy... Takie coś. Też nie za bardzo to podejdzie.
Nie wiem, czy te umywalki są aż tak potrzebne. Czy oni w ogóle korzystają aż tak z tych umywalek? To jest dobre pytanie, czy oni w ogóle aż tak korzystają z tych umywalek. No dobra. Zrobili umywalki. Zrobimy sobie zaplecze, jeśli chodzi o wodę. Woda to tu nie jest problemem, bo to zaraz podepniemy tu. Teraz tak, to rozmontujcie. To rozmontujcie. Kosz rozmontujcie. Trzeba teraz troszeczkę lepiej zrobić. Jak w ogóle posiłek? Teraz jest posiłek, tak? Teraz tak, umywalka. Więc musimy wam zdemontować niestety część rzeczy. W ogóle zrobię sobie po prostu tymi. Dobra, nie kliknąłem tego rozmontowania. Nie kliknąłem, teraz. Rozmontujcie to wszystko. Poproszę was serdecznie. Dobra, pyk, 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 pyk. Porozmontowujcie mi to wszystko. Zaraz będziemy się bawić tym wszystkim. Dobra. Więc tak, robimy ogólny poziom z kuchenkami. Teraz tak, zastanawiam się, jak to dalej. Właściwie to... W sumie to jest dobre, niech to sobie... A, mogło tak sobie zostać. Niech to sobie tak będzie z kuchenkami. Następnie można jeszcze dać... właściwie to nie. Kuchenki od jednego dalej. Czyli w ten sposób. Pyk. Pyk, pyk. I teraz lodówki. Lodówka, 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 lodówka. Czym nie pokazuje? Lodówka jest. Raz, dwa. Myślę, że powinniście tak móc korzystać z tych lodówek. A w sumie dobrze. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle mogą korzystać tak z tych lodówek, czy nie. A no i kuchnię trzeba powiększyć w ogóle. Stołówka, kuchnia. To jest część kuchni. Okej, mogą tak chować to jedzenie. Kuchenki będą tak porobione, no mieli sporo miejsca dla siebie i kucharzy wam ogarnąć jeszcze więcej. Dobra, będziecie mieli 15 kucharzy, żeby to wszystko po prostu śmigało. Jak nie, trzeba będzie trochę skrócić to, a powiększyć kuchnię, bo no... No jednak tak to sobie tutaj działa. Jakiś, jakaś osoba z ambulatorium. Tutaj by się przydała. Ci się w ogóle nie mogą spotykać z nimi. Cele jak w ogóle? Cele dalej puste. Nie wiem, o co chodzi. Jakąś celę przydałoby się w ogóle wybudować, żeby móc już załatwić sobie tamto zadanie. Więc tak. Narzędzie na szybkie. Na klonowanie. Na kopiowanie tego. I skopiujemy to sobie w to miejsce. To będą trzy cele. Jak to w ogóle na wejściu będzie? To jest pytanie. Na wejściu powinno być idealnie. Nie, nie będzie idealnie. A, no... Nie, chwila. Chwila. Źle. Bo tu jest wejście, to tu tego nie może być wszystkiego. Pomieszczenia też tu nie ma... Te pomieszczeń też tu nie może być. Tego też tu nie może być. Dobra. Dobrze, że się skapnąłem szybko. Tam można zrobić trzy cele. Tylko, że od dołu bym wolał. Okej. Niech będzie to kopiuj. Kopiowanie szybkie. Teraz muszę się zastanowić, jak to klonowanie zrobić. Teraz muszę się zastanowić, jak to klonowanie zrobić. Bo tu jest wejście. Na dwa, czyli nad dwójką. Czyli jeśli tu jest mur i tu jest wejście, to musiało być tak. Tak. Teraz zobaczymy. Jeśli się wchodzi, to jest od razu wejście po prawej na pierwszą celę. I teraz to tu na górę, tak? Chyba tak. Zobaczymy, czy to pójdzie. Zobaczymy, czy to pójdzie jakoś sensownie. Czas pracy jest ogarnięty. On tu w ogóle nie wiem, co sobie robi. Clothing. Ubrania w ogóle też leżą u nas na razie. Nie ma pieniędzy na to.
Ci tu są w ogóle nieprzytomni, którzy głodują. Jak z tym jedzeniem? Mamy dziedziniec. No wy przygotowujecie jedzenie. Zobaczymy, ile osób w ogóle przyjdzie na to jedzenie. To jest też ciekawa kwestia. Ile osób na to jedzenie przyjdzie? Bo strażników na razie jest tam kilku w zapasie. Mogę jeszcze trzech w sumie dokupić. Personel. Raz, dwa, trzy. Trzech strażników, dwóch robotników. Jeszcze jednego. Kucharze są ok. Coś tam. Woźni na razie średnio sobie radzą. Tu się zastanawiam, czy nie zrobić jakiegoś fajnego pomieszczenia właśnie. Stać mnie na takie pomieszczenie, żeby to wybudować? Stać mnie. To niech się buduje. I tu będzie mi potrzebne wejście zwykłymi drzwiami. I tu też zwykłymi drzwiami. Dobra. Tu im noszą jedzenie, więc ci sobie wcinają. A jak reszta więźniów? Reszta więźniów będzie jadła dopiero. Może zróbmy im posiłek szybciej. Posiłek zróbmy im szybciej. Nie dodawaj tego. Łazienkę zróbmy im przed spaniem. O! Pytanie, czy ktokolwiek tu przyjdzie. To jest ciekawa kwestia. To jest bardzo ciekawa kwestia. 99. Jeszcze jedna cela jest nam potrzebna. Na razie praca... O, idą. Idą ze sprzętem. Idą ze sprzętem. Logistyka, zaplecze, woda. Więc tak, raz, dwa, trzy. Tam też im trochę zadbałem o wodę, a oni nie za bardzo się tym przejęli. Okej, zróbmy to tak na razie. To jest podłączone tam, więc zróbmy sobie to tak. To musi być jedno tak i w tą stronę. Dobra, trzymaj. Trzymaj i woda już tu właściwie powinna być. I tu jeszcze zróbmy tak. Chyba będzie ok. 99 cel jest załatwionych do użytku. Ok, jeszcze możemy wziąć jedno zadanie na blok C. Powinni wybudować ściany i powinno to wszystko załapać. Chociaż chyba... Nie, źle to położyłem. Już widzę, że źle to położyłem. Dobra, i teraz przydałoby się rozmontować wszystko, zburzyć ściany. Jeśli chodzi o to, wyczyścić wnętrze... Nie wyczyścić wnętrze, a rozmontować. Nie stać nas na takie rzeczy jak... Jak wyczyszczenie. Okej, niech to sobie zrobią na spokojnie, dlatego z 99 cel. Pyk, 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 wszystko ładnie poróbcie, ja się w międzyczasie zajmę czymś innym. Tutaj to mnie trochę boli, czemu te cele nie są wykorzystywane? Co jest z tą celą nie tak? Wywiad, logistyka. Jakość pomieszczeń. Jedna budka telefoniczna na 4 więźniów, jedno okno zewnętrzne na 8 więźniów. Więźniowie przysługuje standard 1. Standard 1. No i jest bardzo dobrze, przeciętna. Poniżej przeciętnej. No co ja wam zrobię? Tacy jesteście. Okej, jak tutaj na górze? Wyczyściliście to? A, jeszcze te drzwi musicie pousuwać. Jeszcze te drzwi wam zostały. A ja muszę użyć szybkiego narzędzia do klonowania. Właśnie, bo nie skopiowałem tej ściany. To jest największy problem. I teraz dopiero możecie działać. Cegła, drzwi więzienne, coś tam właśnie, kable. Jeśli chodzi o nie kable, a wodę. Właśnie, teraz woda, zdemontuj obiekty użytku. To może nam się tu totalnie nie przydać. Za to przyda nam się tutaj, o. W ten sposób. Okej. To porozmontowują, tam zamontują. Te cele są w ogóle puste. Nie rozumiem. Tutaj ktoś tam się znowu bił. Czemu was nie opróżniają? Proszę was, zabierajcie ich stąd. Nie, może niech kogoś przyjmijmy kogoś. No chyba nie. No chyba nie. W
kolejnym transporcie możemy przyjąć do równości, powiedzmy, że 36, nie więcej. Zobaczymy, czy cokolwiek w ogóle poukładają ich. Zobaczymy, jak to pójdzie. 35 tysięcy mam. Dobra, to pomieszczenie zostało zrobione. Obiekty zaplecze. Prąd jakiś by się tu przydał, nie ukrywamy. W ten sposób niech sobie będzie. I musimy porobić tutaj kilka fajnych pomieszczeń. Czyli po pierwsze pomieszczenie do bezpieczeństwa, nie, do pralni. Przydałaby się jakaś duża, fajna pralnia. Więc pralnię machniemy sobie w tym miejscu. Tu zrobimy sobie ścianę. I tu zrobimy sobie pomieszczenie na... nie dział pocztowy, zwalnianie warunkowe, sklep, nie, warunek, plantacja, biblioteka, kostnica, warsztat, schowek. O, niech będzie. Przynajmniej rozmiar 3x3, wszystko działa. I teraz do pralni potrzebujemy troszkę rzeczy dokupić, żeby nie było. Potrzebujemy kilku desek, więc kupimy sobie ze 3 deski, niech one sobie będą tu na wejściu. Potrzebujemy kilku pralek. A pralki mogą chyba tylko tak stać, to pralki sobie ustawimy w ten sposób, niech sobie te pralki będą. I potrzebujemy dużo koszy na ubrania, więc kosze sobie ustawimy też tutaj jakoś, żeby to wszystko było w miarę czyste, żeby się tak nie buntowali. Okej, i tu macie miejsce, tam macie miejsce, wszystko jest, tylko jeszcze prąd muszę załatwić. Mam nadzieję, że nie wyfali korków, nie? A nie, w sumie nie muszę montować tych. Nie muszę montować, bo tu pralki same się tak jakby ogarną. Raz, dwa, trzy. Wywali te korki, czy nie? Ile mamy tu zapasu? Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczymy. I wodę jeszcze. Jeszcze woda, właśnie. Jeszcze woda jest nam potrzebna. Pyk, pyk, pyk. I pyk. Dobra. I powinno to wszystko działać. Logistyka. To możemy 17 prac przypisać. Bardzo fajnie. Bardzo dużo. I tu jeszcze logistyka. I tu możemy 6 prac przypisać, niech sobie pracują. A, i tu jeszcze przypisać 8 prac, o. Niech sobie cokolwiek robią. W ogóle nie wiem, czy będą tu przychodzić, to jest też kwestia. Jeszcze jeśli chodzi o rozmieszczenie, tu jedna osoba... Nie, to nie będzie potrzebne. A tu niech sobie jeden policjant chodzi. 28% posiłków, 32%, 33%. Na razie widzę, że bez rewelacji, jeśli chodzi o to. Część z nich w ogóle jest cały czas głodnych. 38%, no już trochę lepiej. Ale strażników nam brakuje strasznie. Dobra, dojdźmy do tej 60. I może zacznie się w końcu coś dziać. Przydałoby się tu jakiegoś w ogóle medyka przysłać. Weź ty się nimi zajmij, bo to jest normalnie jakaś porażka. Przejdzie tędy. No niech sobie przychodzi jak chce. Powinien ktoś móc pracować, tylko czy ktoś tu w ogóle będzie pracował, to jest też pytanie. To jest też pytanie. Jest 150, okej, teraz stop, trzeba zrobić klatkę. I trzeba zablokować. Wstrzymane przyjmij do 101. Niech będzie. Tu jakiś nożyk znaleźli w ogóle. To jest niezbyt przyjemne, niezbyt pocieszające. Teraz tak, tu się coś zapisało. Tu są dalej cele i mógłbym te cele robić dalej i dalej i dalej i dalej, ale to niestety nie chce tak działać. 60 strażników, widzę, że dalej personel jest w ogóle słabo ogarnięty, bo dalej nam brakuje ludzi. Zróbmy 70. Wywali nam te? Nie wywali, tylko jedno nam zajęło. Tu nie wiem w ogóle, czy ktokolwiek będzie przychodził do pracy. Czy ty idziesz do pracy? Nie. Do Flamengo. Okej, niech będzie. Tu się w ogóle nikt z nimi nie spotyka. Nie wiem, czy nikt tego w ogóle nie może obsługiwać, czy o co chodzi? Kiedyś to działało automatycznie i nie było z tym problemów. Może zdemontujmy coś takiego. A nie, ktoś tu do nich przychodzi, dobra, nie ma problemu. Ktoś do nich przychodzi, jak może. Jak ktoś nie może, to jest jakiś prawnik? Prawnik więźnia, prawnik. Okej, nie ma problemu. Nie ma problemu. Prawnik więźnia, prawnik. Co tu się w ogóle stało? Co tu się stanęło? Nie ma ścian. Proszę. Proszę, proszę. O, tu już ich wprowadzili, a tu nie chcą wprowadzić. O nie, dobra, ktoś tam został wprowadzony. Coś tu się powoli dzieje. Coś tu się zaczyna powoli dziać.
Teraz tak. Potrzebujemy prądu. Prądu. I prądu. Dobra, i tam będzie wszystko ładnie oświetlone. A, no i jeśli chodzi o jakieś rozmieszczenie, to potrzebujemy tu kogoś, żeby ktoś tu w ogóle łaził. Puścimy sobie tu dwie osóbki. Ale to widzicie, to już sobie przydzielę kogoś i już będzie automatycznie problem, bo już nie będzie miał kto łazić gdzie. W sensie, no wiadomo, ja sobie tu porozstawiam to wszystko. Teraz tak, tam nie ma cel, dobra. Ja sobie tu wszystko ładnie porozstawiam, a się okaże, że znowu mi brakuje personelu. To może być największy problem, że tego personelu nam w kółko brakuje. Może to rzeczywiście był ten problem. Oni tu światło powinni ogarnąć, bo lampki są połatwione. Dobra, w końcu kosze zaczęły się jakieś pojawiać. To jest sensowne. W końcu robotników trochę lata. Ktoś tam, nie wiem co prawda, czy ktoś... O, no w końcu wy coś robicie, jak mi się to podoba. W końcu siedzicie w tej pralni. Fajnie było, jakbyście jeszcze coś prali, ale no to już w ogóle za dużo bym wymagał, ale... Czemu mam w ogóle dyrektor, psycholog, czemu w ogóle dwóch takich samych stacjonuje? Aha, bo to są, nieważne, to są strażnicy. Kiedy mamy jedzenie? Po dziedzińcu. O, to jeszcze trochę. Posiłki, przygotowujcie te posiłki. Powinniście dawać radę, jesteście dużą kuchnią. Tu trzeba będzie zbudować jeszcze duże pomieszczenie, drugie na tak jakby drugie jedzenie. A, i póki widzę swój błąd, to go naprawię. Okej. Tu się w ogóle strasznie jakoś ciemno robi. Czemu tu jest tak ciemno? Czy tu nie starcza prądu, czy... Nie no, prąd tu jest dociągnięty. Jeszcze sobie aż połączę, żeby nie było. Tu jest tak jasno, tu jest tak ciemno. Może tu lampek nie ma? A, tu świateł nie ma. Dobra, tu wszystko jest jasne. Tu nie ma świateł. Co ile wy te światła stawiacie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu powinno być, ale nie ma. Więc zróbmy jakoś tak, zróbmy jakoś tak i zróbmy jakoś tak, żeby te światła rzeczywiście były. Żeby nie było lipy. Tu zróbmy i tu zróbmy. Oj, od razu jaśniej się powinno... No właśnie, od razu się jaśniej zrobi. Wszystko jest fajnie teraz. Tu zostało porobione, tam zostało porobione... Tu czemu wody nie ma? Zaplecze, woda. Nie wiem. Tu normalnie powinna rura zostać tak jakby załatwiona, ale nie ma jej tu. Okej, dziwne. Tu w ogóle przerobiłem tą łazienkę na lepszą. Nikt z niej więcej nie korzysta. Dziedziniec. Mają dziedziniec, a na tym dziedzińcu siedzi dosłownie kilka osób. A właśnie, miałem ten dziedziniec poprawić. Przepraszam was serdecznie. Obiekty, pomieszczenia. Dziedziniec, 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 dziedziniec. Gdzie jest dziedziniec? Zielony, żółte to są dla więźniów, właśnie. Tu jest wasz dziedziniec jeszcze, tu jest jeszcze wasz dziedziniec, tu jest jeszcze wasz dziedziniec. Teraz jeszcze tak, jak mogę, to zrobię wam trochę trawy. Wiem, że wydaję na to pieniądze i tak dalej, ale chcę już mieć kilka rzeczy chociaż pociągniętych do końca. Miały być jeszcze w ogóle jakieś dróżki, coś, to też trzeba będzie z czasem ogarnąć. Tu trzeba będzie rozbudować to pomieszczenie w ogóle, o nie wiem ile. No tutaj to pomieszczenie wchodzi na pierwszą kratkę, więc powinno być takie jeszcze. Okej, niech będzie. I wy to budujcie sobie powoli i to będzie dla nich takie duże pomieszczenie, taka duża świetlica. Okej. To można rozmontować, poproszę. To można rozmontować, to można rozmontować. I to można rozmontować, okej. To zrobicie, zatem trzeba ich to będzie po prostu poogarniać. Co tu się znowu dzieje? Bijecie się tutaj? Nieładnie tak. Nie bijcie się. Jesteście nieogarnięci. Dostajecie jedzenie i nie jesteście w stanie podziękować za to. 42%. Naprawdę. Naprawdę. Dobra, widzę, że robi się ostro, więc trzeba wezwać wszystkich tych. A nie, ja płacę za nich coś tam. Zamieszki ogólnie dzieją się w kuchni, więc przyślemy tu wszystkich, których tylko się da. I para medyków na wsparcie tutaj. Dobra. Zaraz tu wszystkich was uspokoimy. Dobra, nice, nice. Już sytuacja opanowana bardzo ładnie.
teraz was tu załatwimy. Na razie niestety potrzebuję pieniędzy na rozbudowę, że nie mogę im załatwiać wszystkiego, co by sobie tam tylko chcieli. Dobra. Paramedycy zaraz tu się poogarniają nimi. Tutaj zginął jeden strażnik. Zabity przez więzień przy pomocy nóż. Właśnie, no. Trzeba ich też częściej przeszukiwać. To jest też jakaś tam kwestia do ogarnięcia. Co jeszcze mogę wziąć z dotacji? Lok więzienny D na 200 osób. No nie mam jeszcze tyle. Jeszcze tyle nie mam. Dieta więzienna. Zróbmy tą dietę więzienną. Może wy coś z tym jedzeniem macie rzeczywiście, że wam nie odpowiada. Teraz chwila. Podawaj niewielkie posiłki. Podawaj trzy duże posiłki o wysokiej różnorodności przez 2 dni, a to jest pierwsze. Podawaj niewielkie posiłki o niskiej różnorodności przez 2 dni. Niewielkie posiłki o niskiej różnorodności. Jak to się zrobi? Jak to robić w ogóle? Gdzie mogę to zmienić? To jest pytanie, jeśli chodzi o jakieś jedzenie wasze. Wycena 240, no to dalej nie jest wiele. O, ilu z nich w ogóle głoduje, to jest jakaś masakra. Transport, nic, a co jest z tym transportem? Niskiego ryzyka wynagrodzenie 300, 500, 1000, zamknięto, współczynnik, ten tu jest wysoki. Co więcej, jak mogę to jedzenie ustawić? To jest moje pytanie. Przeszukaj blok więzienny, przeszukaj cele, nie. Zaplecze personel, nie. Logistyka, dystrybucja żywności. Ci tu mają dystrybucję żywności. Oni się tu schodzą z łazienek, czy co? Schodzą się tu chyba, tak? A to jest jakaś tam liczba osób, która donosi. Dobra, paramedycy, możecie sobie spadać stąd już. Zastanawiam się, gdzie to się robiło. Wydaje mi się, że to się robiło w raportach właśnie. Jeśli chodzi o jakieś jedzenie takie lepsze dla nich. Transport... Nakarmienie potrzeby. Bezpieczeństwo, żywność. Żywność jest całkiem niezła. Czego wy jeszcze potrzebujecie? Rodziny. Odpoczynku. Potrzebuję rekreacji więźniów. Można zbudować przemieszczenie we współdzielonych strachach więzienia takich. Można jak telewizory czy radia. Umieściłem coś takiego. Ławeczki też im umieściłem. Wolność. Pragnie, będą chcieli mieć poczucie pewnego sumienia wolności. Do potrzeby można spotkać poprzez dodanie do zasad obowiązujących w więzieniu nieco wolnego czasu lub możliwości przebywania na dziedzińcu. Macie dużo tego, halo. To jest tak trochę słabo. Polityka. Nie mogę w politykę wejść. Ale gdzie się zmieniało to jedzenie? To jest moje pytanie. Wycena, potrzeby, zadania, transport, harmonogram. Gdzieś to się zmieniało. A może tu będzie napisane? Niezależna grupa badawcza oferuje środki za udział w badaniu dotyczącym skutków nawyków żywieniowych. No okej, ale jak mam to zmienić, te nawyki żywieniowe? Służby? Nie. Planowanie? Nie. Szybkie? Nie. Wywiad? Nie. 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 Zaplecze? Nie. Personel? Jak kliknę prawym na kucharza? Nie. Gotuję dla więźniów. Obiekty? Też nie. Pomieszczenia? Nie. Materiały? Nie. Fundamenty? Nie. No to gdzie ja mam to zmienić wam? Tu muszę to zmienić, na bank. To musi być gdzieś w raportach. To jest kwestia tylko gdzie. Kategoria, wszystko aktywne. Aktualnie śpią. Część przynajmniej śpi. Bo nie wszyscy mają cele, nie wszyscy są tak jakby wepchani do celi. Blok więzienny, okej. Tu już część rzeczy jest porobionych. I tu część rzeczy jeszcze będzie do zrobienia. Programy. Kurs stolarstwa, coś tam, finanse. To z tego co kojarzę, to się tutaj zmieniało właśnie jakimś takim małym pstryczkiem. Że trzeba było po prostu pstryczkiem kliknąć, się zmieniało. Może trzymać maksymalnie 3 dotacje. O, 3 mogę naraz. Co to jest? Resocjalizacja, 3 więźniów do pracy w pralni, w schowku, to zrobię już to. Puszczę i się od razu zrobi. Wymogi bezpieczeństwa, 2 strażników, co tu jeszcze jest? 30 tablic rejestracyjnych, to może być ciężkie. 20 ławek szkolnych, 10 więźniów zdało kurs przygotowawczy, weźmy to sobie tak po prostu. Na razie tylko jedna rzecz. Blokuj kształtowanie w drodze biurokracji. To jest tyle, co odblokowaliśmy. Gdzie się to jedzenie robi wasze?
Nie mogę kliknąć na żywność. Tu jest kuchnia. Jak to zmienić? Dobra, no jakoś się zastanowię, zobaczę jak to zmienić, a póki co to było też na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało póki co. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!